Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozważań. Dzisiaj będą one poświęcone ewolucjonizmowi i kreacjonizmowi. Ewolucjonizm i kreacjonizm. Łączy się to z poprzednimi tematami. Bywa tak, że ten konflikt pozorny pomiędzy ewolucją a stworzeniem, tak, bo tak trzeba by to nazwać, kreacjonizm, czyli teoria, według której Bóg, czy też taka idea, według której Bóg stworzył cały świat. W takiej formie, jaką teraz znamy, prawda? Tak jest. Jeśli chodzi o rośliny, zwierzęta, gatunki. Natomiast ewolucjonizm będzie, zaraz to rozwiniemy, poświęcony poglądowi, według którego wszystkie elementy wyewoluowały świata jeden z drugiego. Ten konflikt pomiędzy tymi dwiema ideami jest jednym z najbardziej, można powiedzieć, jakoś taki żywotny, obecnym ciągle w dyskusji teologicznej, czy też jakiejś filozoficznej, naukowej. Bardzo wiele zarzutów właśnie na tym poziomie pojawia się zarówno ze strony uczniów, zarówno ze strony wierzących, jak i osób niewierzących. Jest to aż zadziwiające, jak bardzo jest to trwałe w takiej powszechnej świadomości społecznej. Tak, ponieważ jest to konflikt bardzo prosty do rozwiązania ostatecznie, jak się okazuje. Mm-hmm. Do czasów Karola Darwina, wielkiego uczonego XIX-wiecznego, uważano, że pomiędzy gatunkami w przyrodzie istnieje nieprzekraczalny próg. Gatunek tak, jak go Pan Bóg stworzył w sześciu dniach stworzenia, tak zawsze trwa i jest. Tymczasem poprzez swoje badania Darwin próbował udowodnić, że istnieje pewna ewolucja, że gatunki przechodzą w nowe formy, bardziej wyspecjalizowane, różnorodne i wywodzą się z jakichś bardziej pierwotnych, prostych struktur. Wraz z tym odkryciem ludzie wierzący, ale też Kościół stanął przed pewnym wyzwaniem nowym, którego wcześniej nie miał. Pogodzenia, czy też odpowiedzenia na to pytanie, jak połączyć tą teorię ewolucji Darwina z opisem biblijnym świata, opisem biblijnym stworzenia świata, który wcześniej bezsprzecznie właśnie w takiej formie bardzo dosłownej funkcjonował w mentalności ludzi wierzących zwłaszcza. Pozornie teoria Darwina wydawała się przeczyć opisowi biblijnemu i tak wiele osób to odczytało. Tymczasem Kościół nie przeciwstawia się ewolucjonizmowi jako możliwemu narzędziu, które Pan Bóg wykorzystał, aby stworzyć kosmos, wszechświat, żyjące gatunki z człowiekiem włącznie. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na pewne odmiany tej teorii ewolucji. Będzie teoria ewolucji umiarkowanej i teoria ewolucji skrajnej. Ta teoria ewolucji umiarkowanej powie tak: prawo ewolucji odnosi się tylko do struktury somatycznej człowieka i zwierząt, i roślin. Czyli ciało ludzkie podlega ewolucji, ewoluuje i ciągle ewoluuje. Oraz teoria ewolucji skrajnej mówi tak, że prawo ewolucji odnosi się do całej natury człowieka, nie tylko cielesnej, ale i duchowej. Dusza w człowieku jest skutkiem także ewolucji. I trzeba zwrócić uwagę, że tą teorię ewolucji umiarkowanej Kościół akceptuje, nie ma nic przeciwko temu, natomiast przeciwstawia się teorii ewolucji skrajnej, jako dusza w człowieku miałaby być wytworem ewolucji, ponieważ wierzymy, że dusza jest bezpośrednio dana od Pana Boga i nie może nauki przyrodnicze w ogóle nawet nie są kompetentne co do tego, żeby mówić o duchowej duszy, która jest poza zasięgiem badania poprzez metody empiryczne. W związku z tym teoria ewolucji umiarkowanej tak, teoria ewolucji skrajnej nie.
jednocześnie sami też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ani nauka Kościoła, w którym momencie Pan Bóg daje, czy dał temu Adamowi, somatycznie, tak, wyewoluowanemu Adamowi, tak, duszę. Kiedy Homo sapiens stał się sapiens i kiedy on otrzymał duszę. Nauka określa to, ten moment, progiem hominizacji. I być może opis biblijny stworzenia, który mówi o tym, jak antropomorfizując, oczywiście przypisując Panu Bogu cechy ludzkie, że on swoimi rękami lepił z tej gliny, tak? No, z gliny, czyli z materii, jakoś lepił. Ile lepił? Miliony lat tego Adama, tak? I w pewnym momencie tchnął w niego życie. Ruach. Tak, takie tchnienie ożywiające, ale możemy w tym także postrzegać po prostu jego ducha. I tutaj rzeczywiście będziemy mieli zero sprzeczności. Somatycznie człowiek wyewoluował, ale ducha, ruach dał sam Pan Bóg. Tak, w kontekście tych dwóch filozoficznych teorii, ewolucjonizmu i kreacjonizmu, chcę Państwu przeczytać fragment encykliki Humani Generis z 1950 roku, gdzie Urząd Nauczycielski Kościoła w sposób wiążący wypowiada się, jak my jako katolicy podchodzimy do tego zagadnienia. Posłuchajcie. Urząd Nauczycielski Kościoła nie zabrania uczonym przyrodnikom i teologom odpowiednio do dzisiejszego stanu nauk świeckich i teologicznych zajmować się w swoich badaniach i dyskusjach teorią ewolucji, mianowicie o ile ona bada początki ciała ludzkiego powstałego z już istniejącej i żyjącej materii. Czyli Kościół dopuszcza taką wizję rzeczywistości, która wyewoluowała. Można by to podsumować takim zdaniem. Biblia oraz chrześcijaństwo mówi, że Pan Bóg stworzył. Natomiast nie odpowiada na pytanie jak. Tak, to już jest domena nauk przyrodniczych, także filozoficznych. Z tym tematem wiąże się taka kwestia, którą też tutaj trzeba podjąć, mianowicie będziemy mówić o teologicznym monogenizmie. Co to oznacza? Pytanie jest takie, czy cały ród ludzki, cały gatunek ludzki wywodzi się od jednej tylko pary, Adama i Ewy, czy tych par było wiele? Bo jak popatrzymy na nauki przyrodnicze, wydaje się, że tych miejsc, gdzie powstali ludzie, mogło być wiele na świecie. I teraz tak, czy Biblia kłamie, tak, czy Biblia nas wprowadza w błąd? Otóż nie, to tej prawdy o monogenizmie Kościół nigdy nie zdogmatyzował. Ona jest łatwiejsza, nam różne rzeczy ułatwia, gdybyśmy ją przyjęli, ale to gdy omawialiśmy różne teorie prawdy, to niekoniecznie ta prawda, która jest łatwiejsza, jest tą prawdą właściwą. Bardziej nam się przydaje. Bardziej nam się przydaje, rozwiązuje jakiś problem. Więc może być tak, że było wiele tych par ludzkich, a w opisie stworzenia one się jakoś kondensują w Adamie i Ewie. I co warto już zapamiętać? Że Kościół prawdy o monogenizmie teologicznym nie zdogmatyzował i jest to kwestia otwarta do dyskusji i na poziomie nauk przyrodniczych, i na poziomie teologicznym. Chcemy też zaproponować w kodzie QR kilka multimedialnych dodatków. Oczywiście oprócz testu, tak, który warto sobie rozwiązać i sprawdzić swoją wiedzę na temat definicji. Także zaproponowaliśmy piosenkę Pearl Jamu Do The Evolution. Nie jest ta piosenka bezpośrednio związana ze sporem pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem,
ale pokazuje w sposób dosyć taki dosłowny, brutalny, taką wizję człowieka, który jest wyłącznie efektem ewolucji, nie ma w sobie nic z człowieczeństwa, jest po prostu zwierzęciem, które potrafi dominować, niewolić innych. Taka wizja człowieka, który jest wyłącznie takim efektem ewolucyjnym, jest tutaj w sposób bardzo tragiczny pokazana. Ta wizja wydaje się być bardzo apokaliptyczna, zresztą świetnie zobrazowana przez dobry animowany teledysk, ale jest to także wizja niezwykle aktualna, pokazująca, że jeśli człowiek nie wejdzie też pewną swoją duchowość, nie dostrzeże pewnej swojej jeszcze większej wartości ponadbiologicznej, to może to skończyć się dla niego, a także dla innych tragicznie. I chciałem też zaproponować jeszcze dwa utwory Państwu, które są w jakiś sposób związane z ewolucją. Mianowicie Passacaglia C-moll Jana Sebastiana Bacha. Jest to utwór organowy z ostinatem basowym. Będziemy mieli taki główny temat, który na organach w pedale się pojawia i będzie przetwarzany, czyli będzie ewoluował do coraz bardziej zróżnicowanych form, gdzie to przetwarzanie przez kompozytora wymaga dużo talentu i pomysłowości. I drugi podobny utwór, o wiele bardziej znany Państwu, choćby z filmów o ślubach, zwłaszcza amerykańskich, gdzie nie wiem dlaczego, ale często ten motyw jest pokazywany, mianowicie kanon Pachelbela, już na kwintet smyczkowy ten utwór na pewno znacie. Zobaczycie, jak on ewoluuje do coraz takich radośniejszych, rozwijających się form. W muzyce kwestia ewoluowania danego tematu muzycznego bardzo często się pojawia. Chcemy też zaproponować znowu fragment serialu popularno-naukowego pod tytułem Kosmos. W drugim odcinku pierwszego sezonu pojawia się motyw ewolucji. To znaczy jest w bardzo prosty, w bardzo rzetelny sposób pokazana, łatwe do zrozumienia, na czym polega ewolucja, na czym polega teoria ewolucji i w jaki sposób właśnie pod tym względem fizykalnym, biologicznym świat, czy też gatunki kolejne się rozwijają. No i zapraszamy do internetu na bardzo interesujący wykład, zresztą jest cykl tych wykładów na razie na YouTubie, mam nadzieję, że tego nie zlikwidują, profesora Jerzego Wetulaniego. Och, to jest to wybitny polski profesor, znawca psychofarmakologii, neurobiolog, biochemik, członek PAN-u i Polskiej Akademii Umiejętności. Już nie żyjący, ale... Tak, przed kilku lat zmarł, niedawno. Tam są takie nagrania jego już, kiedy on jest w bardzo dojrzałym wieku, jako dżentelmen, bardzo sympatyczny często, z żartem takim, z fadą opowiada. Niesamowicie wciągający wykłady, chociaż o rzeczach bardzo trudnych. Tak. Mianowicie o mózgu, tak? Między innymi. Ten wykład jest o mózgu. Bardzo warto go obejrzeć, chociaż chyba trwa godzinę albo półtorej, ale odpowiada na liczne pytania, takie jak po co nam mózg i dlaczego nie, przede wszystkim do myślenia. Tak, i dlaczego są koty takie mądre, tak, dlaczego, a psy niekoniecznie. Ważne. Także, czy człowiek współczesny miałby jakiekolwiek szanse w starciu z człowiekiem paleolitu? Albo interesująca też rzecz, że człowiek współczesny spotkał się także z innym gatunkiem człowieka w jednym momencie. I tutaj, jeżeli mówimy o ewolucjonizmie i kreacjonizmie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że było więcej gatunków ludzkich. Przed tym problemem także teologia staje. Neandertalczyk to był człowiek, miał swoje ryty żałobne, czyli miał jakieś pojęcie nadprzyrodzoności. Tak? Możemy też mówić o jakichś innych gatunkach ludzkich. Teilhard de Chardin to jest taki teolog, który badał homo sinensis człowieka chińskiego, ale też różne inne formy. I to są pytania, na które także chrześcijanie, teologia musi sobie odpowiadać.
Tak, zachęcamy bardzo serdecznie do rozwijania się, do ewoluowania, tak. Do rozwijania swoich poglądów, swojej świadomości, także naukowej i teologicznej. Wiedząc, że autorem tego wszystkiego jest Pan Bóg. Bardzo serdecznie dziękujemy. I zapraszamy do kolejnych naszych odcinków. Z Panem Bogiem.